Ojcze z niebios, Boże Panie, tu na ziemię ześlij nam. Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam. Twoje święte zmiłowanie, tu na ziemię ześlij nam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W tą przedostatnią niedzielę, 33. niedzielę w ciągu roku, przedostatnią niedzielę roku liturgicznego, chcemy wspólnie zanosić do Pana Boga nasze wspólne prośby, dziękując za ten rok liturgiczny, ale również prosić o te wszystkie potrzebne dla nas łaski. Dzisiaj również, podczas tej niedzieli, obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, jak również i Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. A podczas tej Eucharystii w sposób szczególny pragniemy modlić się w następujących intencjach. Ksiądz Norbert modli się za parafię. Ja natomiast pragnę Panu Bogu dziękować w intencji Wiktorii Witkowskiej w 15. rocznicę urodzin. Dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia. A na początku tej Eucharystii przeprosił Pana Boga za nasze grzechy, aby z czystym sercem przystąpić do Najświętszej Ofiary. Panie Jezu, który swoją krzyżową ofiarą zgładziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który nieustannie wzywasz nas do czujności i modlitwy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który przyjdziesz na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pani, my Cię błogosławimy Cię, wielimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy Jezu Chryste. Z Duchem Świętym chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, albowiem szczęście trwałe i pełne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, Stwórcy wszelkiego dobra, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Daniela. W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Oto Słowo Boże. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz, nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie i wieczne szczęście po Twojej prawicy. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie? Tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi, księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy poślą aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo, kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o owym dniu lub godzinie nikt nie wie,
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, bo to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Nasze życie tutaj na ziemi jest czasem, który dał nam Pan Bóg. Czas naszego życia tutaj pełen jest znaków. Znaków, które mają nas do Boga prowadzić, mają nam pomóc Boga odnaleźć, mają nam pomóc Boga poznać. Dzisiaj, pod koniec roku liturgicznego, Boże Słowo zachęca nas do tego, abyśmy zastanowili się, w jakim miejscu naszego życia obecnie jesteśmy. Bóg nieustannie każdego dnia wysyła do nas znaki. Znaki, które mają nam pomóc w tym, aby Go odnaleźć i pokochać. Ale wiemy, że nie zawsze łatwo jest odczytywać te znaki w naszej codzienności. Bo świat, w którym przyszło nam dzisiaj żyć, świat XXI wieku, jest światem pełnym hałasu. Światem, gdzie często doświadczamy nadmiaru wielu niepotrzebnych informacji. I z tego powodu to Boże orędzie, te Boże znaki niekiedy przesłonięte są iluzją fałszywego szczęścia czy jakiegoś pesymizmu. Co prawda dostrzegamy Boże Królestwo, ale jakby przez mgłę. Wiemy, że ono jest, istnieje, a jednak jego przesłanie jest w naszym życiu jakby rozmazane. Ale ta nieumiejętność dostrzegania Bożego Królestwa nie jest charakterystyczną rzeczą dla nas, ludzi XXI wieku. Bo blisko 2000 lat temu, w czasach Jezusa, On widząc, że Jego słuchacze mogą przeoczyć ważne znaki, które wysyła im Bóg, posługuje się przypowieścią, aby nauczyć ich tej czujności i otwartości na Boże znaki. W przypowieści Chrystus wykorzystuje obraz świata przyrody. Mówi swoim słuchaczom o drzewie figowym, które wypuszczając liście przypomina ludziom o tym, że zbliża się już lato. W starożytności ludzie nie mieli, tak jak my w dzisiejszych czasach, elektronicznych pomiarów czasu, które potrafią nam często z dokładnością do sekundy przewidzieć zbliżające się zjawiska przyrodnicze. Stąd tylko przez obserwację znaków przyrody potrafili przewidzieć czas, jaki ma nadejść. Ten przykład, o którym Chrystus dzisiaj mówi dla rodaków Jezusa, był bardzo jasny i czytelny. Przez czujną obserwację zjawisk czasu mogą przygotować się na nadejście, na przyjęcie Bożego Królestwa. Ale powróćmy do współczesności, do naszego życia. Warto sobie dzisiaj zadać pytania, czy my umiemy odczytywać znaki czasu, które Pan Bóg stawia na naszej drodze życia? Czy to, co się współcześnie dzieje w świecie, nie jest znakiem od Boga, że już czas, aby powrócić do rzeczywistej, autentycznej, głębokiej wiary? Niestety przeszkodą w odczytywaniu tych Bożych znaków jest często nasza bierność, która przejawia się w odkładaniu nawrócenia na jutro czy na jakąś bliżej nieokreśloną przyszłość. Szkocki teolog William Barclay napisał opowiadanie, które bardzo dobrze pasuje właśnie do tych dzisiejszych rozważań. Opowiadanie o trzech diabłach,
którzy przygotowywali się w piekle do tego, aby zaszkodzić ludziom. I tuż przed wyruszeniem na ziemię stanęli oni przed szatanem, aby sprawdzić, czy rzeczywiście dobrze przygotowali się do wypełnienia swojej misji. I szatan po kolei pyta każdego z nich, w jaki sposób będziesz kusił i zwodził ludzi po to, aby ich zniszczyć. Pierwszy z diabłów odpowiada, planuje przekonać ich, że nie ma Boga. A ty, pyta drugiego szatan, ja planuję przekonać ludzi o tym, że nie ma piekła. A ty jak będziesz kusił i zwodził ludzi? Zapytał trzeciego. Ja po prostu będę się starał przekonać ludzi o tym, że mają wiele czasu na przygotowanie się do śmierci i do czekającego ich sądu ostatecznego. Szatan uśmiechnął się do trzeciego diabła i powiedział, zrób tak, a na pewno zwiedziesz w ten sposób wielu ludzi. To opowiadanie, można powiedzieć bajka, bardzo często niestety w naszym życiu się sprawdza. Odkładamy na jutro czy na kiedyś nasze nawrócenie, a przez to w naszym życiu przestajemy poszukiwać Bożego Królestwa. To nie pozwala nam odczytywać i zobaczyć tych znaków, które na naszej drodze stawia Pan Bóg. Potrafimy jako ludzkość dzisiaj przewidywać poprzez obserwacje i eksperymenty rzeczy przyszłe i wydarzenia, o których ludziom wcześniej nawet się nie marzyło, a jednak nie udaje nam się zawsze dobrze przygotować na nadejście Bożego Królestwa. Jeśli w naszym życiu będziemy kierować się Bożym Słowem, jeżeli będziemy widzieli, skąd każdy z nas przychodzi i dokąd tak naprawdę zmierzamy, będziemy mogli odczytać te znaki czasu, które Pan Bóg każdego dnia do nas kieruje, abyśmy odnaleźli Boże Królestwo w naszym życiu. Te ostatnie dni roku liturgicznego, które przeżywamy, są właśnie wezwaniem dla nas do tego, abyśmy tego czasu, który Pan Bóg nam daje, nie przegapili. Nie przegapili naszego zbawienia. Amen. Powstańmy i złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, niestworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowanym również za nas pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pokrzywdzony i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwała sądzi człowiek umarły, jak królestwo jego nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden grzech, odpuszczenie grzechów i ciało i wskrzeszenie umarłych i życia wiecznego przyszłym świecie. Zachęceni przez psalmistę do ufności i zawierzenia, polecajmy Panu Bogu sprawy Kościoła i świata.
Módlmy się, aby chrześcijanie mieli hojne i otwarte serca na ubogich, strapionych i prześladowanych. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby nasi prześladowani bracia i siostry wierzy nie załamali się w godzinne próby. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby mający wpływ na losy świata odkrywali wartość chrześcijańskiej tożsamości i tradycji. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby potrzebujący materialnej i duchowej pomocy z wdzięcznością z niej skorzystali. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Wiktorii z okazji 15. rocznicy urodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby zmarli zbudzili się do życia wiecznego w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy potrafili wykorzystać każdy dzień życia na doskonalenie się w chrześcijańskich cnotach. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, nasz dobry Boże, bo Ty jesteś naszym dziedzictwem i przeznaczeniem przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę, co Twoje, na czasie chwały swoją, waszą i całego Kościoła. Wszechmogący Boże, spraw, aby dary Tobie złożone wyjednały nam łaskę gorliwości w Twojej służbie i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górem serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wyzwani do wiecznej chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, który nas wezwałeś z ciemności
do przedziwnego światła. Dlatego z aniołami, archaniołami, wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Katarzyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała,
przez wszystkie wieki wieku. Amen, 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 amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł. O Chryste, Zbawco mój, stół zastawiony już, Ty zaprosiłeś nas na ucztę swoją dziś. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Niebieski chlebie Ty, o wielki Boże nasz, co małym stajesz się, abym pożywał Cię. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie.
obraża Cię mój grzech, lecz Ty przebaczasz wciąż. O, przyjdź, nie zwlekaj już i oczyść duszę mą. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Serdecznie witam Cię, do serca proszę wejść, byś w nim zamieszkał sam po wszystkie życia dni. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Z wdzięcznością niesię Ci podzięki naszej hołd, za łaski dobro Twe dawane nam co dzień. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Jezu, Ty przyjdź, chcę Twoim być, kochać zawsze Ciebie. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święta nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie.
od nagłej niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie, od nagłej niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi darami. Pokornie Cię błagamy o ofiarę, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę. Przyczyniła się do wzrostu naszej miłości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa synodu oraz wszystkich osób i grup w synod zaangażowanych. Stoimy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz, zamieszkaj w naszych sercach. Naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni. Nie dozwól, abyśmy wprowadzali niewad. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie w komunii Ojca i Syna na wieki wieków. Amen. Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. O godzinie 15 w domu katechetycznym spotkanie formacyjne Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Stąd po mszach świętych możemy złożyć nasze dobrowolne ofiary na potrzeby Kościoła w Libanie. Bóg zapłać za każdy dar. W czwartek o godzinie 18 msza święta za kapłanów ofiarowana przez apostolat Margaretka. Porządek modlitw wypominkowych na najbliższy tydzień. Dzisiaj zmarli z ulicy Armii Krajowej, Armii Polskiej i Placu Chrobrego. Jutro z ulicy Głogowskiej, we wtorek z ulicy Poznańskiej, a w środę zmarli zgłoszeni na kartach z innych parafii oraz zmarli zgłoszeni na kartkach, które wpłynęły po odczytaniu wyznaczonej ulicy oraz zmarli zgłoszeni na kartkach bez podanego adresu. Będzie to ostatni dzień modlitwy wypominkowej w naszej parafii. Raz jeszcze serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone z racji wypominek. Przypominamy, że modlitwy te rozpoczynają się codziennie o godzinie 17:30. W piątek o godzinie 18 będzie sprawowana jeszcze jedna msza święta za wszystkich zmarłych zgłoszonych w tym roku w naszej parafii na modlitwy wypominkowe. Zapraszamy na wspólną modlitwę. W przyszłą niedzielę o godzinie 16 msza święta za ojczyznę Ojca Świętego Franciszka i rodzinę Radia Maryja. Młodzież naszej parafii zapraszamy do udziału na spotkanie młodych w naszej archidiecezji w przyszłą niedzielę, czyli 21 listopada, we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. Koszt przejazdu 25 zł, zapisu katechetów i duszpasterzy. W najbliższą sobotę z naszej parafii organizowana jest pielgrzymka autokarowa do sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Wyjazd o godzinie 8 sprzed nowego netto, koszt 40 zł. Są jeszcze wolne miejsca, a zapisy w zakrystii oraz u zalatorki żywego różańca. W
zakrysji oraz w kancelarii parafialnej możemy zaopatrywać się w oficjalne kalendarze naszej parafii oraz tegoroczne opłatki wigilijne. Ofiary, które składamy z tej okazji, przeznaczone są na prowadzone w naszej parafii prace gospodarcze. Bóg zapłać za każdy dar. Narzeczonych informujemy, że w parafii Chrystusa Króla i zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rawiczu od niedzieli, czyli 28 listopada, rozpocznie się kurs przedmałżeński. Szczegóły w kruchcie kościoła. To tyle ogłoszeń. Powstańmy i pomódlmy się jeszcze za tych, którzy w minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej rodziny parafialnej. Ze świętej pamięci Władysławę Grymuza, lat 86 z ulicy Poznańskiej, świętej pamięci Stefana Oleszy, lat 73 z ulicy Starogórskiej, świętej pamięci Tomasza Siecla, lat 45 z Armii Krajowej i świętej pamięci Tadeusza Jakowczyka, lat 81 z ulicy Poznańskiej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę podczas tej Eucharystii. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono nas umocni na zbliżający się tydzień i wszystkie nasze obowiązki. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Niechaj z nami będzie Pan. Alleluja. Niech obroną będzie nam. Alleluja. Jego słowo zawsze trwa. Alleluja. Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja. Chcemy zgłębiać słowa treść. Alleluja. Braciom je radośnie nieść. Alleluja.